bardzo się cieszę, że postanowiliście wstać rano i przyjść na ten mój wykład poświęcony teorii wartości. I rzecz wygląda następująco. Myślę, że to może być w pewnym sensie najważniejszy wykład, ten mój, ten pierwszy, bo jest on pewną podstawą dla wszystkich kolejnych wykładów, jakich będziecie słuchać na tej szkole ekonomicznej. A druga rzecz jest taka, że teoria wartości jest w sumie najważniejszą teorią, jest podstawą całej teorii ekonomii. Sama teoria wartości to jest problem, można powiedzieć, starożytny. Dlaczego? Nad wartością już rozważano w czasach starożytnych Greków, tym się zajmował Arystoteles, który zastanawiał się tym, no, dlaczego coś ma wartość taką, a nie inną? Dlaczego rzeczy kupowane lub sprzedawane, lub na przykład praca, znaczy, może nie praca, ale jakieś tam jabłka, buty, wszystko inne, co kupujemy, ma jakąś wartość? Skąd się bierze ta wartość i co tę wartość ustala? I w zasadzie, o co chodzi z tym pytaniem, co to jest wartość? Ponieważ wartość jest pojęciem, które ma bardzo wiele różnych rozumień. Współcześnie ono ma swoje rozumienie ekonomiczne, ale ono wykształciło się dopiero z czasem. Natomiast kiedyś ono miało takie podwójne rozumienie w tym, że ono ma swoje pewne rozumienie normatywne. Coś ma wartość w sensie moralnym. Ktoś jest czegoś wart, albo ktoś jest czegoś nie wart. Tak? Tak się na przykład mówi, tak się czasami zwracamy do ludzi, chwaląc ich lub ich za coś ganiąc. Jak i też na przykład, mówiąc o wartości, to ma się na myśli to, że życie ma wartość. Życie jest najwyższą wartością. Tak? Więc wartość ma, więc wartość można rozumieć na dwa sposoby. I wartość rozumiana w sposób ekonomiczny wykształciła się dopiero z czasem. I można powiedzieć współcześnie, że to, o co chodzi w wartości, zadając pytanie o wartość w ekonomii, zasadniczo zadajemy pytanie o ceny. To, co nas interesuje, to dlaczego ceny są takie, jakie są. Dlaczego, co wpływa na te ceny, co kształtuje te ceny, jakie czynniki. A także, dlaczego jedne rzeczy są droższe, inne są tańsze. Tak, czyli, że też te ceny między dobrami pozostają względem siebie w pewnej relacji. I już tutaj zacznę wprowadzać pierwszy termin, taki techniczny. W ekonomii mówi się o cenach relatywnych lub o strukturze cen relatywnych. Struktura cen relatywnych to właśnie jest te stosunki między cenami poszczególnych dóbr. Chodzi o to, że dajmy na to kilogram truskawek, kosztuje tyle, co 2 kilo jabłek. Nie jestem pewien, ale to już nie jest istotne. Chodzi nam po prostu o tą rzecz. I te ceny i tą strukturę cen relatywnych ekonomiści próbowali wytłumaczyć już od czasów starożytnych. Co powoduje, że ceny są, jakie są i dlaczego te ceny zmieniają się. Nie będę wykładał po kolei wszystkich ekonomistów, wszystkich stanowisk, jakie powstały na przestrzeni lat, ponieważ wtedy musiałaby być temu poświęcona cała szkoła ekonomiczna, nie tylko jeden wykład. Dlatego od razu przeskoczę do XVIII wieku i do klasyków. Ekonomiści klasyczni, oni sformułowali tak zwaną laborystyczną teorię wartości. Laborystyczna teoria wartości polega na tym, że to praca determinuje nam, ile dobro jest warte, i to praca określa nam strukturę cen relatywnych. Dlaczego akurat praca? Otóż zauważono w gospodarce pewną tendencję. Zauważono kilka faktów empirycznych, można powiedzieć. Mianowicie pierwsze, zauważono, że gospodarka wykazuje pewne tendencje, dąży ono do pewnych równowag, w tym na przykład do jednolitej stopy zwrotu z inwestycji, ale też zauważono, że ceny dążą do tego, ceny dóbr dążą do tego, aby właśnie cena dobra zrównała się z kosztem produkcji tego dobra. To jest oczywiście takie duże uproszczenie, to jest taki duży skrót. No i oni sobie pomyśleli tak. Dlaczego tak się może dziać? No i oni stwierdzili, że jest tak dlatego, że skoro tak się dzieje, to w takim razie zmiany w cenach
muszą odzwierciedlać zmiany w kosztach. Ceny zawsze dążą do tego, żeby zrównać się z kosztami, więc to przede wszystkim prawdopodobnie koszta determinują nam wartość dóbr. No dobrze, a co jest ostatecznym kosztem? Ostatecznym kosztem wytworzenia dóbr jest przede wszystkim praca, ponieważ kiedy wychodzimy w świat, patrzymy na wszystkie różne rzeczy, na dostępne materiały, patrzymy sobie na drzewa, które rosną, możemy zobaczyć gdzieś jakieś złoże rud metali, to są tylko obiekty. Żeby one stały się dobrami, które są dla nas użyteczne, które możemy wykorzystać, musimy w to włożyć pracę. I ekonomiści klasycznie oni podawali różne przykłady, które miały opisać to, w jaki sposób właśnie praca wpływa na ceny dóbr. I myślę, że takim dobrym przykładem tego, takim sztandarowym cytatem będzie ten cytat zaczerpnięty od Davida Ricardo. I on mówi tak. Przypuśćmy, że dwie osoby zatrudniają w ciągu roku po 100 robotników przy budowie dwóch maszyn, a kto inny zatrudnia taką samą ilość robotników przy uprawie zboża. Każda z maszyn będzie w końcu roku miała taką samą wartość jak zboże, gdyż każdą z nich wyprodukowano za pomocą takiej samej ilości pracy. Tak? Czyli, że my pracując, wykonując pewne czynności fizyczne i intelektualne, tworzymy dobra, ale jednocześnie my wtłaczamy w nie pewną wartość, i dzięki temu właśnie dobra mają pewne swoje ceny. I tak powstaje struktura cen relatywnych. Czyli, że wracając do przykładu z jabłkami i truskawkami, to ekonomiści klasyczni wytłumaczyliby to w ten sposób, że dlaczego jabłka są tańsze? Widocznie trzeba włożyć mniej pracy w zrywanie jabłek niż w zrywanie truskawek. A skoro jabłka są dwa razy tańsze, no to w takim razie tej pracy trzeba włożyć dwa razy mniej. No, niestety laborystyczna teoria wartości nie rozwiązuje pewnych problemów. Tak? Pierwszy problem, jaki tutaj mamy, to jest problem dzieł sztuki i wina. Tak to nazwałem. O co chodzi? Ten sam David Ricardo zauważył, że no w sumie mamy takie dobra jak dzieła sztuki, czy mamy wino. Co chodzi? No jak one sobie leżą, to one z czasem są coraz więcej warte. Ludzie są gotowi za nie więcej zapłacić, pomimo tego, że nikt nie wkłada w te dobra jakiejkolwiek pracy, więc to w zasadzie przeczy laborystycznej teorii wartości. No i możemy tutaj sobie popatrzeć na przykład Ecce Homo. Co się stało? Jakaś pani renowator włożyła w to trochę pracy, ale nie sądzę, żeby teraz ten malunek był więcej wart. A wręcz przeciwnie. Druga rzecz to jest taka. Kolejne dwa problemy, które się ze sobą łączą. To jest tak, dlaczego większa ilość pracy włożonej w to same dobro nie zwiększa jego ceny? Czyli, że to, że ja nad czymś spędzę więcej czasu, nie znaczy, że ja będę mógł to dobro sprzedać za więcej. Druga rzecz to, jak zmierzyć wartość pracy. Rzecz wygląda w ten sposób, że pracownicy z różną efektywnością wykonują poszczególne zadania. Mówi się, że pracownicy są heterogeniczni, tak? Czy też ich praca jest heterogeniczna. Heterogeniczna, czyli różnorodna, i zapamiętajcie sobie to słowo, ponieważ będziecie go słyszeć, będziecie słyszeć bardzo wiele razy w trakcie tej szkoły. I teraz tak, pracownicy nie tylko wykonują z różną efektywnością różne zadania, ale często jest tak, że pewni pracownicy niektórych zadań wykonać nie są w stanie w ogóle. Możemy sobie wziąć na przykład ślusarza. Będzie bardzo dobrym ślusarzem, ale prawdopodobnie nie będzie się znał w ogóle na medycynie, nie będzie potrafił wykonać pracy lekarza. Więc jak w tym momencie przeliczyć pracę ślusarza na pracę lekarza i w drugą stronę? Prawdopodobnie większość lekarzy nie zna się na robocie ślusarskiej. Inna rzecz z laborystyczną teorią wartości jest taka, że skoro my pracą wkładamy wartość w pewien przedmiot, no to w świecie bez pieniądza raczej powinniśmy być w stanie określić wartościowy wkład w produkcję każdego pracownika. Omówię to na przykładzie. Wyobraźmy sobie właśnie znowu świat bez pieniądza i mamy tam fabrykę ołówków. Klasyka. Ta fabryka w ciągu roku produkuje 1 000 000 ołówków. I jak wiemy, do tej produkcji wykorzystuje się najróżniejsze dobra. Wykorzystuje się tam oczywiście drewno, wykorzystuje się grafit, wykorzystuje się metal, wykorzystuje się gumki. Ale z drugiej strony, co jeszcze się wykorzystuje?
ktoś to drewno przecież musi ściąć. I on to drewno ścina za pomocą czegoś. Tak? Potrzebuje jakiś siekier. No to chociaż w fabryce nie pracuje producent siekier, to on też ma jakiś wkład w produkcję tych ołówków tak naprawdę. No i teraz na podstawie tego, że ten producent siekier, no powiedzmy, że wyprodukował 10 siekier, jak możemy określić, ile z tego miliona ołówków należy się producentowi siekier? Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, tak? Laborystyczna teoria wartości nie pomaga nam rozwiązać tego problemu, więc no mówimy, tak, wartość bierze się z pracy, aha. To jaki udział w produkcji powinien mieć właśnie producent siekier? Nie wiadomo, nie rozwiążemy tego problemu. Z powodu tych problemów i wielu innych w końcu pracowano cały czas nad innymi teoriami wartości. I w latach 70. XIX wieku nastąpiła tak zwana rewolucja marginalistyczna. Odpowiadało za nią trzech ekonomistów. William Stanley Jevons, Leon Valera oraz Karl Menger. Ci trzej ekonomiści, oni całkowicie niezależnie od siebie dokonali pewnego odkrycia albo sformułowali teorię użyteczności krańcowej. I takim głównym podobieństwem tych teorii i głównym celem tych ekonomistów było to, aby w centrum ekonomii postawić człowieka, jego potrzeby i to, jak człowiek, można powiedzieć, działa i jak on podejmuje decyzje pod wpływem potrzeb, które on chce zaspokoić. I wprowadzili oni dwa terminy. Pierwsze to jest użyteczność krańcowa, drugi to jest jednostka marginalna. I w tym momencie oni stwierdzili tak. Na początek można to ująć bardzo ogólnie, że człowiek już przestał porównywać po prostu wodę i złoto. Tylko człowiek, jak zaspokaja swoje potrzeby, to on patrzy na pewne swoje krańcowe, czyli najmniej istotne potrzeby, które on będzie w stanie zaspokoić, pozyskując pewną dodatkową jednostkę. Czyli kiedy na przykład porównujemy sobie wodę i złoto, to my sobie porównujemy pewną jednostkę wody z pewną jednostką złota. Jeżeli my bardzo potrzebujemy wody, no to w tym momencie my będziemy chcieli, to wtedy my wyżej będziemy wartościować wodę nad złoto i wybierzemy tą wodę nad złoto. A jeżeli mamy wody pod dostatkiem, to człowiek prawdopodobnie wyżej będzie wartościował złoto z różnych tam powodów. Ale ten marginalizm dokładnie sobie wyjaśnimy za chwilę. I teraz jeszcze chciałem przedstawić wam pewną podstawę teorii wartości austriackiej, ponieważ jest to szkoła Misesa, to oczywiście będę mówił tutaj o teorii wartości austriackiej. I ta teoria wartości ma swoją podstawę w postaci analizy działania. Kiedy mówimy o analizie działania, przede wszystkim nam się to kojarzy z Misesem, z jego traktatem Ludzkie działanie, ale tak naprawdę pierwszą analizę działania ludzkiego wykonał już Menger w swoim dziele Zasady ekonomii, a przede wszystkim w rozdziale o teorii dóbr. I tam Menger zwrócił uwagę, że człowiek zawsze on kieruje się jakimś celem, tak? Człowiek chce coś zrealizować lub ma swoje potrzeby, które chce zaspokoić, co tak naprawdę również jest jakimś celem. Druga rzecz jest taka, że człowiek żyje w czasie, czyli jego działania zawsze są nakierowane na przyszłość. On teraz rozpoczyna pewne działanie, żeby w przyszłości zrealizować jakiś cel, żeby zaspokoić swoją potrzebę. Dlatego też człowiek musi już teraz podejmować działania i musi on też wybierać, które potrzeby on zrealizuje, z których będzie musiał zrezygnować. I tutaj już nam zaczyna wkraczać niepewność. O co chodzi z niepewnością? Na razie powiem tylko pokrótce. Trzeci wykład dzisiejszy, czyli w sumie mój drugi wykład, będzie trochę więcej mówił o niepewności. Na razie powiem tylko o takiej małej zależności między niepewnością a działaniem. Chodzi o to, że gdyby człowiek żył w świecie pewności, to w zasadzie nie mówilibyśmy o działaniu, nie mówilibyśmy o wybieraniu. Jest tak dlatego, bo w świecie pewności, no,
wszystko wiemy, co się stanie, więc zasadniczo nie ma sensu rozważać wyboru, co zrobić. My wiemy, co zrobić najlepszego, więc w tym sensie sama istota podejmowania decyzji znika, tak? Decyzja ma na celu, no nie wiemy, co się stanie, ale ja muszę się zdecydować, co zrobić. Jeżeli mamy pewność, to wiemy, co się stanie, więc no po prostu robię tę konkretną rzecz lepszą. Tutaj problem wyboru nam kompletnie znika. Dobrze. Teraz kolejna rzecz. Menger, oprócz przeanalizowania działania, on analizował również dobra. Czy też raczej analiza charakteru dóbr, opisując, co to są dobra, on włączył w swoją analizę działania. I Menger stwierdził, że muszą zaistnieć pewne relacje między osobą a dobrem, czy w zasadzie, przepraszam, między osobą a obiektem, żeby ten obiekt został uznany za dobro. No bo kiedy wychodzimy sobie w świat, widzimy różne obiekty, no to są po prostu obiekty. I nie każdy obiekt w świecie, nie każdy kamień leżący na ziemi nas interesuje. Żeby coś nas interesowało i żebyśmy to określili jako dobro, to coś musi pozostawać względem nas w pewnej relacji, musi posiadać pewne cechy. I Menger stwierdził tak, czyli po pierwsze człowiek w ogóle musi mieć jakąkolwiek potrzebę. Jeśli by człowiek nie miał żadnych potrzeb, nie miał żadnych celów, to wtedy żadne obiekty by go nie interesowały, nie potrzebowałby dóbr, no bo co by z nimi zrobił. Druga rzecz to jest kwestia kontroli. Kontroli można mówić tutaj o pewnej władzy nad przedmiotem, możliwością wykorzystania go. Chodzi o to, że powiedzmy mam telefon, żebym mógł korzystać z tego telefonu, żebym je uznawał za dobro, to muszę być w stanie jakoś kontrolować ten telefon, tak? Czyli muszę być w stanie klikać po nim, wziąć go do ręki, obserwować go, żeby on po prostu mógł z niego korzystać, tak? Żeby on mógł spełniać funkcje, jakie ma spełniać dla człowieka. I teraz trzecia rzecz. Menger pisał o tym, że człowiek jeszcze powinien posiadać wiedzę o tym, że mogę wykorzystać dobro do zaspokojenia swojej potrzeby. Gdybym nie wiedział, że mogę wykorzystać ten telefon do pomiaru czasu, do rozmawiania z ludźmi, to ten telefon nie byłby dla mnie dobry, ponieważ nie wiedziałbym, czy mogę je do czegokolwiek wykorzystać. Jeśli nie miałbym tej wiedzy, to w tym momencie nie korzystałbym z tego dobra, no bo byłoby to dla mnie tak samo jak po prostu kamień leżący na ziemi. Aha, kamień, spoko. I teraz tak, napisałem posiadanie wiedzy i też Menger używa pojęcia wiedza. Ale ściślej mówiąc, powinniśmy mówić o pewnym wyobrażeniu. Dlaczego wyobrażenie akurat, a nie wiedza? Wiele osób na przykład podnosi taki argument, że no, człowiek może się mylić, no i w tym momencie... No i co, więc na przykład jakieś dobro nie jest dobrem, ponieważ człowiek może się mylić. Dajmy na to sobie wyciąg z buraka. Ktoś może wierzyć w to, że wyciąg z buraka uleczy jego raka. No, ale my wiemy, że jest to raczej nieprawdopodobne, jeśli nie niemożliwe. I teraz krytyka może iść tak. Więc w takim razie, skoro ten sok z buraka, ten wyciąg z buraka nie może uleczyć raka, to nie będzie dobro. Ale to jest nieprawda. To dalej będzie dobro i ten wyciąg z buraka dla osoby chorej na raka, on dalej będzie traktowany właśnie jako dobro, ponieważ sama ta osoba wyobraża sobie, że jeżeli ona będzie spożywać ten wyciąg, to on w jakiś sposób wywoła zmiany w organizmie tej osoby i uleczy ją z raka. Oczywiście ta osoba się myli jak najbardziej, ale to nie znaczy, że ten wyciąg z buraka nie jest wykorzystywany przez tą osobę. Czyli ona dąży do tego, żeby pozyskać ten sok i ona będzie go wykorzystywać. Ona będzie spożywać ten wyciąg z buraka i w ten sposób będzie zaspokajać pewną swoją potrzebę. Czyli, że będzie zaspokajać ją w sensie subiektywnym. Postawiła sobie cel, będę się leczyć z raka właśnie za pomocą tego wyciągu. I ten cel ta osoba realizuje. Ale że przy tym się myli i w ten sposób nie wyleczy się z raka, to nie znaczy, że ten wyciąg z buraka nie jest dobrem ekonomicznym. Tak? Czyli tutaj mamy takie, to jest bardzo ważne, żeby zapamiętać, że kiedy mówimy o dobrach w rozumieniu ekonomicznym, to nie mamy tutaj na myśli w ogóle kwestii normatywnych, tak? Czyli że to jest dobre w sensie, że coś dobrego dzięki temu osiągamy. Tak?
Czyli na przykład czyli ktoś mógł powiedzieć, narkotyki to nie są dobra. Dobro w sensie ekonomicznym to chodzi tylko i wyłącznie o to, że jest to obiekt, który człowiek chce wykorzystać do zaspokojenia jakiejś swojej potrzeby i wydaje mu się, że ten obiekt będzie zaspokajał jego potrzeby. Dopóki mu się wydaje, że będzie, to człowiek będzie, dopóki mu się wydaje, że będzie ten obiekt zaspokajać jego potrzebę, tak długo ten człowiek będzie postrzegał ten obiekt jako dobro. Dlatego też, kiedy mówimy o wiedzy, to chodzi o pewne wyobrażenie. I jeszcze jedno słowo jeszcze parę słów o tych warunkach. Chodzi o to, że mówi się o tych warunkach, że są to pewne, jak to napisałem, logicznie konieczne warunki działania. O, czyli że chociaż człowiek zawsze w działaniu motywuje się swoimi pewnymi swoimi motywacjami psychologicznymi, coś on sobie myśli, coś on sobie wyobraża, tak? Wiemy, na czym psychologia polega, czym ona się zajmuje. To tutaj chodzi tylko o pewną relację logiczną. My nie musimy wiedzieć konkretnie, jaką potrzebę ma człowiek. Nie musimy wiedzieć dokładnie, co człowiek wie na temat danego dobra. Istotne jest tylko to, że logicznym jest, że człowiek musi posiadać pewną potrzebę i wyobrażać sobie, że dane dobro zaspokoi jakąś jego potrzebę oraz być w stanie kontrolować to dobro, żeby on pewien obiekt w świecie postrzegał jako dobro. Tak? Czyli że to jest istotne, właśnie to też podkreślam, te logicznie konieczne warunki działania. Dobrze, przechodząc już teraz do samego marginalizmu. Marginalizm, teoria wartości, czy też teoria użyteczności krańcowej, ona wynika przede wszystkim, ja przynajmniej tak uważam, wynika ona przede wszystkim z rzadkości. Dlaczego akurat z rzadkości? Otóż dlatego, że gdyby dobra nie były rzadkie, to by oznaczało, że jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkie swoje potrzeby teraz i w przyszłości. To jest ważne, teraz i w przyszłości. No i wyglądałoby to w ten sposób, że człowiek tak zaspokajałby wszystkie potrzeby. Chce się bawić, chce na przykład grać na komputerze, pograłem na komputerze teraz. Chce coś zjeść, zaspokajana potrzeba. Nie musiałby podejmować żadnego działania. Wszystkie jego potrzeby byłyby zaspokajane natychmiast. Ale w rzeczywistości rzadkość występuje. Świat realny to jest świat rzadkości oraz heterogeniczności. I teraz sama rzadkość już wymusza na człowieku dokonania pewnej hierarchizacji swoich celów i potrzeb. Skoro nie może on zaspokoić wszystkiego, to w takim razie, skoro nie jest on w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb, to w takim razie on musi stwierdzić, które są istotniejsze, które są mniej istotne. I teraz w ekonomii takie uporządkowanie celów, czy też potrzeb, a następnie na podstawie tych celów i potrzeb uszeregowanie dóbr określamy mianem skali wartości. I teraz zajmijmy się pierwszą taką przykładową skalą wartości, gdzie jakiś nasz przykładowy chłop będzie alokował wodę. No to mamy naszego takiego przykładowego chłopa, żyjącego sobie niedaleko źródełka i on teraz codziennie z tego źródełka jeździ sobie i on przywozi stamtąd 5 wiader wody. No i teraz zastanawia się, jaką będzie wykorzystywał tę wodę. No i tak, pierwsze wiadro oczywiście zachowa dla siebie, do picia, tak? Ze swojego punktu widzenia jest najważniejszy, musi pić, żeby żyć. Druga rzecz, to przeznaczy wodę dla zwierząt, tak? Czyli, że powiedzmy, pierwsza jednostka wody to będzie pierwsze wiadro, on wypije, drugie wiadro dla zwierząt. Wiadro trzecie wykorzysta do podlania roślin, wiadro czwarte do umycia się, a wiadro piąte do uważenia piwa. Dobrze. I teraz tak. Załóżmy sobie, że pewnego dnia źródełko zaczęło wysychać. Następnego dnia już ten chłop z tego źródełka przywiózł tylko 4 wiadra. I on teraz będzie musiał zrezygnować z którejś swojej potrzeby. Któregoś celu nie będzie mógł zrealizować. Z którego zrezygnuje? Z ważenia piwa. Stwierdził, że higiena jest ważniejsza od alkoholu i nie będzie on mu, i w takim razie przy takiej ilości wody, jaką posiada, no on nie może uważać tego piwa. Można powiedzieć, że to jest jego
Można powiedzieć, że jest to jego krańcowy cel, albo ten ostatni, najmniej istotny cel, który chce on zrealizować. Możemy też sobie rozważyć drugi przykład. Mianowicie, że udało się temu chłopu przywieźć ze źródełka standardowo 5 wiader i na przykład pierwsze wiadro już tam napił się wody, ok, teraz czas rozporządzić drugą jednostką wody. Idzie dać wodę zwierzętom. I co się dzieje? Po drodze potknął się na przykład o próg chaty, wywrócił się, rozlał wodę. I teraz już ma tylko 4 jednostki wody. No to wydaje się w takim razie, że jakie potrzeby zaspokojone. Wodę do picia ma dla siebie, wodę dla zwierząt zmarnował, a reszta wiader, jaka mu została, no to dla roślin do mycia się i do ważenia piwa. Czyli jakby, czyli mogłoby się wydawać, że on teraz nie będzie mógł zrealizować swojego drugiego najważniejszego celu. Ale to pewnie domyślacie się, że to nie jest prawda. On po prostu zrezygnuje z innego celu, mniej ważnego, aby dać wodę zwierzętom. No to ponownie, w takiej sytuacji stracił jedną jednostkę wody, więc on zrezygnuje z krańcowego, swojego ostatniego krańcowego celu, jakim jest ważenie piwa. Ponownie. I teraz tak. Na podstawie tego wyprowadza się tak zwane prawo użyteczności krańcowej. I o co chodzi? Użyteczność krańcowa dobra zależy od krańcowego zastosowania. Czyli, że to, jak my wartościujemy dobra, to zależy od celów, które dzięki nim możemy zrealizować. Dobra same z siebie nie mają żadnej wartości. One są, my dopiero pewną wartość im przypisujemy w działaniu, kiedy my staramy się zaspokoić nasze potrzeby, zrealizować nasze cele. I teraz tak, ponieważ my kolejno wykorzystujemy kolejne jednostki wody, tak, czy kolejne jednostki dobra do zaspokajania coraz mniej istotnych potrzeb, to też w sposób konieczny kolejne jednostki takiego samego dobra będą dla nas coraz mniej istotne. Na przykład tutaj 6 wiadro wody dla tego chłopa nie będzie bardzo istotne, bo też na przykład fontanna, którą on ma koło swojej chaty, nie jest dla niego bardzo ważna. Nie jest dla niego ważne, żeby miała wodę i żeby działała. Dlatego też pierwsza woda jednostki, jaką musiałby pozyskać, byłaby dla niego bardzo cenna i o nią by się starał. Ale kiedy ma 5 wiader wody, to w tym momencie ma ich pod dostatkiem i o 6 już nie starałby się tak bardzo. Czyli, że to dodatkowe 6 wiadro wody nie byłoby dla niego bardzo cenne. Dlatego też, jak właśnie opisałem wam, gdy rośnie podaż, to w takiej sytuacji wartość kolejnej jednostki jest po prostu, wartość kolejnej dodatkowej jednostki jest coraz niższa. I teraz dwie uwagi. Pierwsza uwaga. Użyteczność krańcowa, czy też prawo użyteczności krańcowej, to jest prawo prakseologiczne. Czyli, że zawsze jak mówimy o użyteczności, to mówimy, to odnosimy to do pewnej osoby. Nie ma czegoś takiego jak użyteczność, jak to się ładnie mówi, nie da się intersubiektywnie porównywać użyteczności. Chodzi o to, że nie ma takiej możliwości, aby nie da się określić pewnej jednostki użyteczności, którą da się przyłożyć do każdej osoby i w ten sposób po prostu mierzyć użyteczność poszczególnych osób. Nie. Użyteczność to jest tylko i wyłącznie, odnosi się tylko i wyłącznie do pojedynczej osoby i jest to, można powiedzieć, że jest to istotność przypisywana danemu celowi bądź danej potrzebie. Druga uwaga. Z użyteczności krańcowej wynika prawo podaży. Dobrze mówię? Zawsze na wykładach się trochę denerwuję. Że z każdą kolejną zakup każdej kolejnej jednostki, z zakupem każdej kolejnej jednostki jesteśmy gotowi za to zapłacić coraz mniej. Przepraszam, prawo popytu, źle napisałem. Rany boskie, ale wtopa. Wynika z tego prawo popytu. Dlaczego wraz ze wzrostem podaży spada? Nie, dobrze, dobrze.
Dobrze, prawo podaży. Wraz ze wzrostem podaży... Dobrze powiedziałem, przepraszam was. Dobrze mówię. Wraz ze wzrostem podaży dobra spada jego cena. Dlaczego? Ponieważ każda kolejna jednostka zaspokaja coraz mniej istotną potrzebę. Tak. Ok, przejdźmy sobie teraz do prostych wymian. Już zacznę was wprowadzać po troszku w teorię ceny i kosztów. A już dokładniej w większych szczegółach będzie wam o tym opowiadał dr Turowski. O kształtowaniu się konkretnie ceny rynkowych oraz o kształtowaniu się kosztów. Ja wam zrobię tylko proste wprowadzenie. I teraz mamy... Kwestia jest taka. Użyteczność krańcowa. I rozpatrzmy sobie pewien przypadek wymiany oraz tego, co człowiek będzie... co pojedyncza osoba będzie starała się pozyskać. Albo na drodze własnej pracy, albo na drodze wymiany. I teraz tak. Te skale wartości, mam nadzieję, że widzicie dobrze te czarne kropki na planszach. Widzicie je dobrze? OK. Rzecz wygląda tak. Zauważcie, że w każdym jednym rzędzie, tak, nawet tak, te dwa diagramy są obok siebie, ale można powiedzieć, że to jest jakby jeden rząd. W tym rzędzie jest jedna czarna kropka. Ona wyznacza, ona wyznacza pewną istotność celu. Tak? Czyli że widzimy, to może być cel dosłownie jakikolwiek. I widzimy, że pierwsza czarna kropka jest po stronie prawej na diagramie dla podaży dobra Y, czyli dla worków zboża. Chodzi o to, że najistotniejszy cel, jaki ma nasza przykładowa osoba, którą się teraz zajmujemy, jest ten cel zaspokajany przy pomocy worka zboża. Dlatego ta kropka jest najwyżej. Druga kropka jest na diagramie dla podaży dobra X, czyli to już jest wiadro wody. I widzimy, że tutaj mamy trzy kropki. Czyli widzimy, że drugi, najważniejszy, trzeci i czwarty cel już są zaspokajane przy pomocy kolejnych jednostek wiadra wody. OK. I teraz jak to wygląda? Wyobraźmy sobie, że mamy pewnego chłopa ponownie i on posiada trzy worki zboża. Dajmy. I on idzie na targ i może sobie wymienić te worki zboża w jakiś sposób. W jaki sposób on je wymieni? Posiada on trzy worki zboża, ale widzimy, że istotniejsza jest dla niego woda. Pierwszy cel, najistotniejszy dla niego, zaspokaja workiem zboża. To jeden worek zboża sobie zostawi. Ale co jeszcze widzimy? Dwie kolejne potrzeby to jest, są zaspokajane przy pomocy wiadra wody. Czyli, że jeśli będzie miał możliwość, ten chłop, jeśli będzie miał możliwość wymienić sobie worek zboża na wiadro wody, to on to zrobi i wymieni dwa worki zboża na dwa wiadra wody. Ponieważ właśnie, ponieważ użyteczność krańcowa wody jest dla niego istotniejsza. Ale teraz załóżmy sobie inaczej. Załóżmy sobie, że ta osoba, ten chłop posiada trzy worki zboża, dwa wiadra wody. Co się stanie w tej sytuacji? No to tak, pierwszy worek zboża oczywiście idzie na najważniejszy cel. I teraz tak, pierwsze wiadro wody idzie na najważniejszy cel, drugie wiadro wody idzie pierwsze wiadro wody idzie na drugi najważniejszy cel, drugie wiadro wody idzie na drugi najważniejszy cel. I teraz mamy jeszcze dwa worki zboża. Jak zostaną alokowane? Otóż jeden worek zboża zostanie wymieniony na wiadro wody. I w tej sytuacji chłop sobie zostawi dwa worki zboża, ponieważ widzimy, że drugi worek zboża jest wart więcej niż czwarte wiadro wody. Tak więc zamiast pozyskać jeszcze jedno wiadro wody, czwarte, będzie wolał zostawić sobie drugi worek zboża. I teraz jeszcze na szybko koszt alternatywny i skala preferencji. Dobrze. Koszt alternatywny to jest bardzo istotna część podejmowania decyzji przez osobę. I teraz o co chodzi w koszcie alternatywnym? Koszt alternatywny
jak to się ładnie określa, to jest ten najważniejszy cel, z którego realizacji rezygnujemy, zaspokajając inną potrzebę. Otóż, ponieważ dobra są rzadkie, to człowiek musi decydować. No i teraz na przykład wracając sobie do pierwszego, i teraz wracając sobie jeszcze nawet do tego naszego pierwszego przykładu. Człowiek mając jedno wiadro wody, on się zastanawia, z czego one rezygnują, tak, z jakich potrzeb one rezygnuje. I powiedzmy, że on chciał dać tą wodę dla zwierząt. Jaki był tutaj jego koszt alternatywny? W tym przypadku jego kosztem alternatywnym było zachowanie tego wiadra dla siebie. Więc czy człowiek da tę wodę zwierzętom? Nie, ponieważ koszt alternatywny, czyli to, z czego on rezygnuje, jest dla niego zbyt cenny. Woda dla picia dla siebie albo napicie się wody osobiście jest dla niego cenniejsze niż danie tej wody zwierzętom. Tak, czyli tutaj właśnie ponownie koszt i koszt alternatywny wynika nam również z tych skali preferencji. Odnosząc to do cen monetarnych, można powiedzieć, i w przypadku cen monetarnych, tak, dobrze mówię, cen wyrażonych po prostu w pieniądze, również mamy tutaj do czynienia z pewnym kosztem krańcowym. No i teraz wyobraźmy sobie, że idzie sobie pewna osoba do sklepu. No i ona kupuje sobie pewne piwo, daje za to piwo, dajmy na to 5 zł. Skoro ta osoba zapłaciła za to piwo 5 zł, to znaczy, że ona wyżej ceni to piwo niż 5 zł. Okej. Piwo jest dla niej istotniejsze niż 5 zł. To co jest dla niej kosztem alternatywnym? Kosztem alternatywnym jest właśnie to 5 zł, tak? Musiała zrezygnować właśnie z tych 5 zł. A to, z czego to 5 zł czerpie swoją wartość, to człowiek już określi. Jeszcze raz. To, jak cenne jest to 5 zł dla człowieka, to znowu jest na podstawie innych celów, które mógłby dzięki temu zrealizować. Może człowiek na przykład stwierdzić, że no już tutaj widzimy, 6 zł jest więcej warte od piwa, czyli stwierdzi, szóstki nie dam, to już wolę sobie zaoszczędzić na cokolwiek, tak? I po prostu cieszyć się tym, że mam większą liczbę na rachunku w banku. Ale już piątkę ceni niżej od piwa. Więc to 5 zł jest pewnym kosztem alternatywnym zakupu piwa. A teraz wyobraźmy sobie jeszcze, że my chcemy to piwo od tej osoby odkupić. Ona ledwo wychodzi ze sklepu, my od razu do niej podbiegamy i mówimy: ej, słuchaj, dam ci za to piwo 5 zł. Ta osoba nam tego piwa nie sprzeda. No, dlaczego? Oczywiście już wiemy, ponieważ to piwo jest dla niej cenniejsze od 5 zł i gdyby nie było, to by go w ogóle nie zakupiła. A skoro teraz zakupiła, to wyraziła tą preferencję i tego piwa najprawdopodobniej nam za piątkę nie sprzeda. Więc teraz co się dzieje? Koszt alternatywny sprzedawcy, w tym momencie ta osoba posiadająca to piwo, jest w stosunku do nas pewnym sprzedawcą. I koszt alternatywny tego posiadacza piwa wyznacza nam dolną granicę, ile musimy zapłacić za dane dobro, żeby osoba była gotów z niego zrezygnować, tak? Czyli nam po prostu oddać wymianę. Dlatego też musimy zaproponować więcej od 5 zł. I będzie to gdzieś między piątką a szóstką. Dokładnie ile nie wiemy, to już jest kwestia, o ile więcej niż 5 zł będziemy musieli tej osobie zapłacić, to już dokładnie, precyzyjnie określić nie jesteśmy w stanie. To się okaże dopiero na drodze jakichś negocjacji. Ok, także podsumowując, kilka najważniejszych kwestii, które chciałbym, żebyście zapamiętali. Po pierwsze, wartość to nie jest przyrodzona cecha dobra. Dobra same z siebie nie mają wartości, to są po prostu pewne obiekty materialne, które
Tak, dobra, to są po prostu pewne obiekty materialne, które obserwujemy i one same w sobie jakiejś wartości nie posiadają. Druga rzecz. Wartość my zasadniczo przypisujemy dobrom. I my im tą wartość przypisujemy na podstawie celów, jakie realizujemy za pomocą tych dóbr. Im istotniejsze są cele, tym wyżej cenimy sobie konkretne dobra. Nawet ukułem kiedyś takie powiedzenie, przez co mnie koledzy niestety wyśmiali, było mi bardzo przykro, ale powiedziałem kiedyś, że w ekonomii zasadniczo nie mówi się o wartości, tylko mówi się o wartościowaniu. I teraz kolejna jeszcze rzecz. Istotne jest to, że my tak naprawdę zawsze coś porównujemy. I kiedy mówimy o wartości na rynku, mówimy o wartościach pieniężnych, to tak jak widzieliśmy na przykładzie kosztu alternatywnego, my porównujemy sobie istotność dla nas jakiegoś dobra, które zakupujemy lub sprzedajemy, z istotnością pieniądza, który możemy pozyskać sprzedając lub który oddajemy kupując jakieś dobro. Więc też wartość wynika z pewnego porównania między innymi, między dobrami. To można powiedzieć, że nie ma wartości, gdy jest tylko jedno dobro. A tak jest przynajmniej moim zdaniem. Można powiedzieć, że raczej jest użyteczność pewnych dóbr. I to by było już wszystko. Dziękuję za uwagę.